Dzień dobry. Kolejny dzień. Idziemy teraz na przystanek i będziemy łapać autobus do Cirkewy, do miejscowości, w której znajdują się przeprawy promowe na wyspę Gozo. Bo dzisiaj w naszych planach wyspa Gozo. Jedzie nasz autobus 221. Dzisiaj bardzo, bardzo szybko, także jesteśmy mega zadowoleni. Wsiadamy do autobusu i jedziemy na prom. Niestety nie zdążyliśmy na pierwszy prom. Byliśmy w kolejce, ale w połowie. Przestali wpuszczać, czekamy teraz na następny prom. Wchodzimy na prom. Jakieś miejsce widokowe znaleźć. Jesteśmy na promie. Powoli się pakuje. Fajne miejsce zajęliśmy, byliśmy dosyć jedni z pierwszych wchodzący na prom. Mamy ławeczkę, będziemy mogli płynąć. No i obserwować piękne widoki. Super fajne słońce, fajna pogoda, także zdecydowaliśmy, że będziemy sobie siedzieć na zewnątrz. No i obserwować fajne widoki. No jesteśmy już na lądzie w porcie. Bardzo fajne miejsce. No. Teraz postanowiliśmy, chcieliśmy wsiąść w autobus, ale mnóstwo ludzi zaczęło się przepychać. Stwierdziliśmy, że no, idziemy jeszcze zobaczyć, może właśnie tam do góry kościółek zobaczyć i chwilę odpocząć. Tam się nie śpieszy, no, nie będziemy na wariata teraz po prostu z milionem ludzi jechać i się przepychać przede wszystkim, bo tu ludzie zaczęli naprawdę, no turyści, przyciskać, po prostu pchać i... No, nie widzimy sensu. Poczekamy, aż tutaj pierwsza tura pojedzie, a my sobie pojedziemy następny autobusem, na spokojnie. Znajdziemy inny. Zobaczcie, tak to wygląda, tam jest prom. Idziemy. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale tu w porcie pływają konie. Zobaczcie, ten prom, którym my przepłynęliśmy właśnie, odpływa. A przed nami wyspa Comino, którą mamy jutro w planach. Tam, ta wyspa. No i już też oglądaliśmy parę filmów, że Gozo i Comino właśnie najlepiej poza sezonem zwiedzać, bo tu w sezonie jest bardzo, bardzo wielu turystów, jeden na drugim. Tu dzisiaj na promie było bardzo dużo ludzi, a co dopiero... U góry jest jakiś kościołek. Teraz wspinamy się do góry. Kolejnego kościoła. Kościołów na Malcie jest bardzo dużo. Faktycznie widać, że jest to bardzo religijny kraj. I te kościoły są imponującej wielkości. Tak mi się wydaje, że na tak małą wyspę, tak ogromne budowle, to naprawdę coś niesamowitego. Spina. Tutaj mamy wyspę Comino. Tam jest Malta. My jesteśmy na Gozo w tej chwili. Nieźle. Zobaczcie. Kwiaty i owoce. Zobaczcie na tę opuncję. Ile owoców mają. Rewelacyjnie. Calypso. Calypso. And the blue hole. Okay. And I do it for 60 euro for you. All together. No, no, only rabat. Only rabat. Pozdrawiamy, polecamy. If some problem. You have my phone number. Yes. Leave him alone. Bye. Straight. Okay, thank you. No właśnie, pan taksówkarz chciał mi odbić moją żonę. Chyba musimy... Słuchajcie, mamy radę, no jednak nie odchodzić od portu, tylko od razu wsiadać i pakować się niestety z ludźmi, z turystami do autobusu. Ponieważ jak my przeszliśmy kawałek dalej, to te autobusy się już nie zatrzymywały. Bo były pełne. Bo były pełne, machaliśmy, dwa autobusy przejechały. Podjechał pan uroczy taksówkarz Józef, który kocha Polaków, miał bardzo dużo pocztówek z napisami polskimi, że polecają, także taka reklama żywa. No nic, musimy połknąć tą żabę, straciliśmy 15 euro, ale jesteśmy w Rabacie, będziemy szukać Cytadeli. Wycieczka z panem taksówkarzem żartującym i koniecznie mówiącym, co musimy zwiedzić, co nie, żebyśmy absolutnie nie wspierali przewoźników tutaj w
tych autobusach piętrowych. Dał nam swój numer telefonu, żebyśmy mieli problem, to mamy dzwonić. Oczywiście tylko rozmawiał z Alicją, na mnie nie zwracał uwagę. Zachwycony. Generalnie mówił, żebym ja sobie poszedł. Że on się zaopiekuje Alicją. Zobaczcie, tu jest makieta tej cytadeli. Jak ona tutaj wygląda. Z daleka prezentuje się super. No zaraz zobaczymy ją. Zaraz zobaczymy ją z bliska. Obwiezienie nas taksówką, bo no najbardziej tutaj tych fajnych, charakterystycznych miejsce. I fajnych miejsc, które on polecał i proponował nam to za 60 euro. My za przejazd z portu do Rabatu zapłaciliśmy 15 euro. Ale super przygoda, znaczy, bardzo miły. No i gdzieś tam no, uratował troszkę. Już nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o czas, bo okazuje się, że jeden dzień na Gozo może być za mało, tak, żeby zobaczyć wszystko. Żeby to objechać, nie wiem, czy nam starczy czasu, to co no. sobie zaplanowaliśmy. Dobra, wchodzimy do Cytadeli. Mamy pomnik naszego papieża. Cytadela była bardzo ważną budowlą dla mieszkańców tego miasta, dlatego że stanowiła dla nich ochronę. W momencie najazdów tureckich czy pirackich, kiedy piraci przybywali na Wyspę Malta do niewolników, to tutaj ukrywali się mieszkańcy Wiktorii, czyli Rabatu, i wszyscy się tutaj mieścili. Bardzo fajne miejsce widokowe. Fantastyczna panorama, ta zieleń z tym żółtym kolorem. Bardzo mi się podoba, troszkę przyspieszamy tempa. Bo jeżeli chcemy zobaczyć te wszystkie punkty, które sobie zaplanowaliśmy, a transport tutaj jest dosyć trudny, no to trzeba troszkę przyspieszyć. Cytadela zwiedzona. Chodzimy sobie bocznymi uliczkami. Chcemy jechać teraz do Bazyliki Pinu, największej bazyliki w ogóle na Malcie. Miejsca objawień i wielu uzdrowień, także bardzo znane miejsce i bardzo nas tutaj zaciekawiło. Jemy właśnie przeponskę pastici, bardzo tutaj popularną. W każdym właściwie sklepiku i barze można ją kupić. To jest ciasto francuskie nadziane różnymi nadzieniami. Nie wiem, jakie my mamy, zaraz zobaczymy. Ciepłe i chrupiące. Dostała się do środka? Do czegoś? Jeszcze nie. Pastici, czyli przekąska z nadzieniem, no, chyba z fasoli albo z jakiejś ciecierki. O, bardzo dobra. Bardzo dobra. Ciepłe, bardzo smaczne. Fajna taka przekąska w drodze. Piwko orzeźwiające, do tego właśnie ten pasztet. I można zaraz ruszać dalej w drogę. Mała przekąska, coś do picia. Teraz pędzimy na autobus. Tych autobusów jest troszeczkę mniej, dlatego chcemy być wcześniej, żeby czasami go nie przegapić. I jedziemy na kolejny punkt zwiedzania. Ten program dzisiaj jest napięty. Bo tak naprawdę to na Gozo powinno się przeznaczyć na spokojnie do 2 dni. No ale zobaczymy, jak to u nas wyjdzie. Teraz idziemy na przystanek. Bardzo fajny klimat tego miasteczka. Wszyscy restauratorzy uśmiechnięci zapraszają, chłoną tych turystów. Tym razem linia 308 z Rabatu. Zobaczcie, tutaj autobusy jeżdżą co godzinę. Mamy 5, 6, 7. No i mamy jeszcze tutaj fajne miejsca, takie widokowe, taki
taką zatoczkę blisko miejscowości takiej nadmorskiej, rybackiej i jeszcze klif. Zobaczymy, czy nam się wszystko uda zrobić. Jakbyście byli na Gozo i byście szukali dobrego taksówkarza, to tu macie numer telefonu. Do pana Józefa przez WhatsApp. To jest niesamowita sprawa. Słuchajcie, kochani, no strasznie zadziwia mnie wiara Alicji w rozkłady jazdy tutaj maltańskie. Za każdym razem wierzy w to, że jeżeli jest napisane 13, to ten autobus będzie o 13. W tym momencie, jak powiedziałem, przyjechał autobus, także raptem 5 minut opóźnienia. Nieźle. Jedziemy. Jesteśmy do Bazyliki, Bazylika Pinu. Jedna z największych na Malcie, naprawdę imponująca. Jest znana tutaj z pewnych cudów i objawień. Rolnicy usłyszeli nawoływania do modlitwy, żeby wejść i się pomodlić, i ich też te cudy spotykały. Biskup uznał te cudy i stąd taka duża bazylika w tym miejscu. Pielgrzymkę polską. Się ma szczęście, to się ma szczęście. Końcówkę mszy świętej. Pomarańcze? Nie chcesz? To boxy 7 euros. No, lubimy robić takie rzeczy, kupować lokalne produkty od lokalnych sprzedawców. Tu podeszliśmy do takiego pana. Kupiliśmy dwie mandarynki i truskawki. No. Pyszne. Rewelacyjne. Nie są takie sztuczne, nie? Truskawkę jak polska. Też nasze są oczywiście najlepsze w sezonie. Mówię, też dobre. Dobre. Wróciliśmy do Rabatu i mamy kolejne pół godziny na przesiadkę. No i właśnie te przesiadki, te podróże, najwięcej czasu to mija. Idziemy teraz się przejść. Mamy kolejne pół godziny. Trzeba się czymś zająć. Jesteśmy w Rabacie, pijemy kawę włoskiej. Kawiarence. Właściwie wioseczce Sklendi i tutaj mamy piękne klify za nami, a za chwilkę jeszcze podejdziemy do zatoczki przypominającej fiord, a potem pójdziemy sobie do wioski. No nawet dla tego samego widoku opłacało się przyjechać do tej małej wioseczki, w której jeszcze nawet nie byliśmy, ale na razie się delektujemy samym widokiem. Siedzimy, jest super. Chociaż tu już troszeczkę bardziej wieje, ale jest przyjemnie. Jeszcze jest ciepło. Super, opłacało się. Przyroda, piękne klify. Bardzo nam się podobają. Fajne ścieżki dla turystów wyznaczone. I tak tu możemy sobie obejść, oglądając te klify. Buty na wędrówkę tutaj się przydają na takie drogi.
bo w cienkiej podeszwie można by było czuć każdy kamień. Ale dzisiaj jesteśmy przygotowani na wędrówkę, no i w końcu się nam udało. Po zwiedzeniu Wiktorii, czyli Rabatu, świątyni Pinu, jesteśmy i podziwiamy przyrodę Gozitańskiej wyspy. Na to, że Malta bardzo często była atakowana przez wrogów, takich twierdz, warowni jest na wyspach dużo. Jutro pojedziemy na wyspę Comino, trzecią co do wielkości wyspę tego archipelagu. Najmniej osób tam mieszka, podobno tylko 3 rodziny, gdzie pozyskuje się sól z wody morskiej. Ta woda morska się tutaj przelewa przez te baseniki i tam odparowuje. Bardzo stara tradycja pozyskiwania soli na wyspie Gozo, ponad 300 lat. Ma najpiękniejsze, chyba powinny się znajdować na północy wyspy. Niestety my tam nie dotarliśmy. Ale tutaj też widzimy taką małą część tej atrakcji. A jak zajdzie słońce, to już wtedy sobie wrócimy po ciemku autobusami, promami. Taki jest plan. Bo dużo, bardzo dużo tracimy czasu na przejazdy komunikacją miejską. Szkoda tego, no. Jest tyle fajnych miejsc do zobaczenia, tak jak tutaj. A my siedzimy na jakichś ponurych przystankach i czekamy, nie? Może tam? W dzisiejszym dniu mamy takie przemyślenia, że jeśli się wybieracie na Gozo, to może jednak warto zrezygnować z autobusów tych miejskich, ze względu na to, że oczekuje się na niedługo i dużo czasu się traci. Jeśli mamy jeden dzień na zwiedzanie Gozo, to być może lepiej pomyśleć o takich rozwiązaniach jak te autobusy turystyczne albo taksówki. Widzieliśmy, że też goście z naszego hotelu, bo ich poznaliśmy, mieli wynajęte auto. Tak, wynajęcie auta, jeśli ktoś się nie boi tego ruchu lewostronnego i czuje się pewnie, to pewnie wynajęcie auta i czy jakiegoś tutaj skuterka to dobre rozwiązanie. Cztery mieliśmy zaplanowane, tak już naprawdę ostatecznie to były cztery, nie zobaczyliśmy tych pandw solnych na północy wyspy, no ale tutaj mamy też takie drobne, które wam przed chwilą pokazałam, więc dlatego tam jest... tu też stwierdziliśmy, że już nie chcemy jakby nigdzie jechać, chociaż i tak musimy wrócić do Rabatu, żeby wrócić z Rabatu na prom, ale tu zostać jak najdłużej i po prostu już nie jeździć, po prostu nacieszyć się tą wyspą, a nie jeździć i nie zdobywać jakby punktów, które chcemy zobaczyć. Bo niestety większość czasu straciliśmy czekając na jakichś przystankach lub jadąc w autobusie po 30-40 minut. To jest niefajne. Jakby rozwiązane, te autobusy jeżdżą dosyć rzadko. Tak, tutaj co godzinę, co pół godziny. No i no ten, który nas nie zabrał, też nam wydłużył tutaj dojazd do tej stolicy, do Wiktorii. Tak, jeżdżą też te tuktuki. Może jemy. Te autobusy, te czerwone takie, które można wchodzić z miejscami widokowymi, no. No i one podobno 15 euro za osobę, tak? Tak, no tutaj też od Polaków się dowiedziałam, że 15 euro, więc to też nie jest chyba najgorsze rozwiązanie. Nawet jeśli ktoś tak unika. Ale ciekawe, czy to jest 15 euro za więcej punktów, czy za jeden? Tak, myślę, że za więcej. Trzeba by się było dokładnie dowiedzieć. Nawet jeśli nie lubicie takich rozwiązań, to tutaj chyba by się to sprawdziło. Bardziej niż te autobusy miejskie. I nie dlatego, że są jakieś niewygodne, tylko że po prostu bardzo dużo czasu to traci się na przejazdach tymi autobusami. W większości trzeba dojechać z powrotem do Rabatu i z tego Rabatu do danej miejscowości kolejnej, więc to jest takie dwa razy jeżdżenie, bo trzeba było wrócić do Rabatu i z Rabatu do jakiejś miejscowości, potem znowu do Rabatu i znowu do innej miejscowości, więc no jest to podwójna taka droga. Dobra, rozgadaliśmy się, cieszmy się teraz tymi widokami. My tu jeszcze na pewno zostaniemy jakieś półtorej godziny w tej miejscowości. Będziemy szukać fajnych miejsc widokowych. Restauracja, czyli obiad, kolacja. No i musimy poświęcić kolejne półtorej godziny na powrót na prom. Stwierdziliśmy następnym razem, że tutaj ta miejscowość by była super. Można by tu spędzić pół dnia, a jutro może Comino takie będzie.
zobaczcie, tu są takie schody na tą ścieżkę. My siedzimy sobie w takiej restauracji. Wybieramy, no niestety dzisiaj, no chyba coś prostego, zwykłe makarony, spaghetti weźmiemy. Na pizzę nie mamy ochoty. Rabbit królik jest, ale 19 euro. Gdzie? Tu jest rabbit staw. 94 ryby. 19, 20, 29. To ja sobie owoce morza. Fajnie to tu wygląda, słońce zachodzi. Jedno co musicie wiedzieć, że tu między 17. 40, a potem 21.58 nie ma autobusu do Rabatu, więc jest długa przerwa. Także no planowaliśmy właśnie o 17.30 jakiś zachód słońca posiedzieć i zostać, ale jednak musimy jechać o 17.40, bo będziemy się, bo musielibyśmy zostać 22. A jeszcze podróż do na prom, z promu. Musimy jechać do Rabatu, z Rabatu na prom. Z promu do naszej miejscowości, więc jeszcze trochę drogi przed nami. Więc 17.40 musimy uciekać. A jest tu przepływ. Zobaczcie jakie dania. Ja mam spaghetti bolognese alla marisotto z owocami morza. Nie i wygląda rewelacyjnie. Muszę zrobić zdjęcie. W takich okolicznościach. Słuchajcie, no przeurocza miejscowość. Najedliśmy się. Mój makaron, co prawda w walecie jedliśmy dużo lepsze. No ale tam były makarony świeże, produkowane tam na miejscu w restauracji. Ala za to miała owoce morza, risotto z owocami morza, nie? I było bardzo dobre. Rewelacyjne, zachwycona. Zastanawiałem się, czy tu nie wrócić i nie spędzić więcej czasu. Wejść na jedne klify, tam u góry widać, ktoś sobie chodzi. Tu mnie ta ścieżka ekscytuje. Na drugą stronę klifów, jak znajdziemy wolny dzień, to myślę, że tu wrócimy. A teraz idziemy szybko złapać jakiś autobus, bo na pewno jest długa przerwa między 17.40 a 21.00. Nie ma autobusów. Nie chcemy tu utknąć. O 17.30 robi się ciemno. Znaczy zachodzi słońce, o tak. Widokowo jest. Cudnie. Miejsce rewelacyjne. Przypomina mi trochę Nazaré w Portugalii. Albo kalanki w Cassis we Francji. No to takie klimaty bardzo, bardzo lubimy. Szybko nam się dzisiaj udało. Wchodzimy na prom. 25 minut i na Maltę.